Witam Panią Annę Skórską, skarbnika gminy Adamówka. Serdecznie witam Panów Radnych, Panów Sołtysów, Panią Protokolant, jak również pracownika gminy, który obsługuje Radę Gminy Strony Elektronicznej. Stwierdzamy na stan 15 radnych, obecnych w tej chwili na sali jest też 15, a więc jest frekwencja 100%. Także Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja z zakresu między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt 9. Sprawy równej wolne wnioski. Punkt 10. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie. Za protokołem w ostatniej sesji głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, się wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja Pana Wójta gminy z zakresu między sesjami. Proszę Pana Wójta o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja była niedawno, w związku z tym istotnych rzeczy było niedużo, ale z kolei bardzo, bardzo istotne, ponieważ no, jesteśmy w tej chwili na etapie rozstrzygania przetargu na budowę Domu Kultury w Adamówce wraz z instalacją fotowoltaiczną. Przetarg jest jeszcze ciągle nierozstrzygnięty. Ja szczegółowo o tych wszystkich sprawach mówiłem na wczorajszym wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Jeżeli do tej sprawy będą jakieś pytania, to bardzo proszę. Przy czym od razu poinformuję, że na komisji komisja rozpatrywała jeszcze takie wnioski. Jeden dotyczący zmiany przebiegu drogi gminnej w Cieplicach. Tutaj postanowiono tą sprawę skierować najpierw na zebranie wiejskie w Cieplicach. Natomiast komisja negatywnie zaopiniowała wniosek do mieszkańców naszej gminy o sprzedaż 5-hektarowej. No po przedstawieniu przeze mnie jest takiego czekającego nas programu inwestycyjnego związanego z dotacjami, na które mamy wstępne promesy w ramach programu Polski Ład. Zadecydowano, że
tego na terenie naszej gminy w tym mijającym tygodniu były zorganizowane półkolonie dla dzieci. Półkolonie, które były ze znaczną odpowiedzialnością ze strony rodziców, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Można powiedzieć, że to było takie działanie, które miało rozeznać potrzeby w tym zakresie i okazuje się, że zapotrzebowanie jest bardzo duże i że przedsięwzięcia, które są realizowane z odpłatnością, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i są bardzo fajnie wykorzystywane przez dzieci i rodziców. Te półkolonie były zorganizowane we współpracy z firmą zewnętrzną i okazało się, że to zdaje świetny egzamin. Także to takie najważniejsze rzeczy. Koszt z budżetu gminy to 6 tysięcy złotych. I te środki, które są przeznaczane na działalność Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, no nie tylko na działalność komisji, tylko na prowadzenie właśnie tego typu działań. Ile dzieci uczestniczyło w tych kolejach? Jeśli się nie mylę, to 37 dzieci. Ale na pewno zapotrzebowanie jest dużo większe i myślę, że w przyszłym roku będzie to powtarzane. Efekt tych dwóch kolonii jest dużo większy niż kilka temu organizowanych kolonii bezpłatnych. Ale to jest udział w naszej sprawie. Proszę? Bez udziału w nie, no oczywiście. Dziękuję bardzo Wójtowi za przedstawienie sprawozdania. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę więcej pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu. Państwo macie przed sobą projekt tej uchwały. Tak się złożyło, że dzisiaj wpłynęło nam jeszcze pismo informujące o zwiększeniu subwencji oświatowej. Dlatego też zgodnie z wnioskami, które tutaj wykładały na sesji, to nie drukowaliśmy tej zmienionej wersji, ja tylko szczegółowo powiem, w jaki sposób się tutaj zmieniają kwoty. Ale powiem też, że te zmiany budżetu są podyktowane toczącym się postępowaniem przetargowym. W tym postępowaniu przetargowym wpłynęło nam 6 ofert. Najtańsza oferta to oferta na kwotę 15 716 751,92 zł. Natomiast środki w tych dzisiaj podejmowanych decyzjach zabezpieczamy na kwotę 17 626 018,61 zł. Oczywiście my tu zabezpieczamy kwotę inną, ponieważ musimy jeszcze zabezpieczyć środki na inspektora nadzoru, na wykonanie przyłącza energetycznego, czyli to co jest poza przetargiem, ale generalnie na drugą ofertę, to wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza oferta zostanie odrzucona. Odrzucona, ponieważ wykonawca po pierwsze złożył wcześniej pismo, że pomylił się w obliczeniach a po branży scenicznej, a po drugie to dlatego, że wczoraj miał czas do godziny 15 i złożył
dodatkowe wyjaśnienia dotyczące doświadczenia w branży scenicznej. Te wyjaśnienia są takie, że nie można tego doświadczenia w żaden sposób uwzględnić, ponieważ zadanie, które realizował w całości, a więc nawet nie w części, tylko w całości, zrealizował podwykonawca. A w tym przetargu zaznaczył, że będzie się posługiwał tylko i wyłącznie swoim doświadczeniem. Oczywiście to wszystko jest jeszcze na etapie konsultacji, natomiast ja uwierzę, że tak wszystko na to wskazuje. I jeżeli chodzi o dochody budżetu gminy, zwiększamy je o jeden. Wy Państwo macie w tej swojej projekcie uchwały o 1 450 000 z tą końcówką, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, wpłynęło pismo informujące o zwiększeniu subwencji oświatowej na właśnie to, o czym było na ostatniej sesji, czyli na pomoc generalnie specjalistów z zakresu psychologii i pedagogiki. I jest to kwota 46 678 zł, co łącznie powoduje, że zwiększamy dochody budżetu o 1 497 096 zł 80 groszy. I dochody bieżące zwiększamy o kwotę po tej zmianie, a potem 317 096 zł 80 groszy, i składają się na to następujące wpływy. Wpływ z podatku leśnego od osób prawnych 10 000 zł, wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 24 000 zł, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 10 000 zł, wpływy z naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 213 000 zł, wpływy z opłat pobranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5 008 zł 80 groszy, wpływy z tytułu płatności uczestników Dziennego Domu Pomocy 8 410 zł, i jeszcze dodatkowa pozycja, wpływy z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 46 678 zł. I dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 1 180 000 zł, w tym wpływy z tytułu sprzedaży działek na cele rolnicze 380 000 zł, wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu mienia gminy 800 000 zł. I zmniejszamy dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 4 425 000 zł. W całości są to dochody majątkowe. Jest to dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji i budowa Domu Kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną. I tutaj wyjaśnienie, dlaczego to dofinansowanie, które było przewidziane na rok 2022, wykreślamy, o tą kwotę zmniejszamy dochody budżetu gminy. Otóż w roku bieżącym planujemy finansować tą inwestycję tylko i wyłącznie ze środków własnych, i wydaje się, że są to, że te środki w takiej wysokości uda się zabezpieczyć, żeby można powiedzieć, finansowanie było zgodne z zakresem robót wykonanych przez wykonawcę, chociaż tutaj wykonawcy wszyscy składający ofertę
środki własne gminy, 50% dofinansowania z programu Polski Ład jako jedna transza, kolejna transza, czyli druga, pierwsza z Polskiego Ładu i druga transza z Polskiego Ładu po zakończeniu inwestycji. Tutaj ze względu na to, że musimy dołożyć większą kwotę środków z budżetu gminy, a chcę powiedzieć, że komisje taką decyzję zaakceptowały, to powiedzmy tych płatności może być więcej. Niemniej jednak na początek, tak jak powiedziałem, finansowalibyśmy tylko i wyłącznie ze środków własnych. W związku z tym te dochody majątkowe z Polskiego Ładu będą planowane w roku 2023 i 2024, ponieważ realizacja tej inwestycji zgodnie ze złożonymi ofertami, zgodnie z tym, co oczekiwaliśmy, będzie trwała 24 miesiące, czyli 2 lata. W związku z tym finansowanie będzie z 3 lat budżetowych. I ta druga transza będzie z Polskiego Ładu i środki własne będzie w roku 2024. I w paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2022. Tutaj też od razu powiem tą nową kwotę powiększoną o subwencję w wysokości 277 096 zł 80 groszy. I zmienią się też wydatki bieżące, bo będzie to kwota 64 096 zł 80 groszy. I będą one przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 5 800 zł 80 groszy, które są wpływy, i wydatki związane z realizacją projektu Dzielnie Dom Pomocy Dziewiczanka w gminie Adamówka 8 410 zł, też tyle samo, co będą wpływy z odpłatności. I zakup i montaż wyposażenia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Adamówce 4000 zł. I realizacja zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych od 1 września 2022 roku 46 678 zł. Wydatki majątkowe zwiększone zostaną o kwotę 213 tysięcy złotych na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach w gminie Adamówka, 213 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, że jeżeli przetarg na budowę tych instalacji będzie rozstrzygnięty w taki sposób, jak mamy złożone oferty, te oferty jeszcze nie zostały przeanalizowane, bo zostały złożone dosłownie 3 godziny temu, ale dużo wskazuje na to, że na planowane do wykonania instalacje, to może przy okazji powiem, jakie były planowane. W każdym razie, w stosunku do planowanych będziemy mogli jeszcze wykonać, dużo na to wskazuje, jeszcze 2 instalacje, każda o mocy 20 kW, ale takie rozwiązanie przewidywaliśmy w ogłoszeniu o zamówieniu. Także pan sekretarz przyniesie najlepszą ofertę cenową i będę mógł przedstawić, jakie są zaplanowane do realizacji. To jest z programu rządowego programu inwestycji lokalnych, czyli to, na co otrzymaliśmy 1 000 000 złotych. Oczywiście ten 1 000 000 w międzyczasie trochę się powiększył poprzez odsetki. Bo zresztą jak
widzicie, zwiększamy 213 tysięcy, czyli na te odsetki w tej chwili ze względu na wzrost stóp procentowych wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski są większe, to znaczy na nie przez Radę Polityki Pieniężnej. I to się przekłada też na po prostu WIBOR i WIBIT. Nawet wczoraj było pytanie, my po prostu w umowie z bankiem pracujemy na, mamy oprocentowanie zależne od WIBIT, czyli od tego wskaźnika, który mówi, na jakich warunkach pożyczają sobie banki między sobą. I jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków budżetu gminy na rok 2022, to jest to kwota 3 milionów 205 tysięcy złotych. Z tego w całości są to wydatki majątkowe o taką kwotę. Tak, przebudowa dróg na terenie gminy 6 tysięcy złotych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej 42 tysiące złotych, rozbudowa oświetlenia ulicznego 105 tysięcy złotych i budowa domu kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 3 miliony 52 tysiące złotych. Szczegółowe kwoty są ujęte w rozpisaniu na paragrafy. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie ten przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach gminy Adamówka, to w przetargu mieliśmy następujące instalacje. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Adamówce, tutaj była instalacja 30-kilowatowa. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Adamówce, to była instalacja, no właśnie, ale chyba też też instalacja, to znaczy ja na razie powiem, w jakich obiektach, a pan sekretarz znajdzie w internecie z przetargu. Stołówka przy Szkole Podstawowej w Adamówce, rewizor świetlica w Cieplicach, tam pamiętam była instalacja 20-kilowatowa, dzienny dom pomocy w Cieplicach, instalacja 50-kilowatowa, budynek szatniowy Orlika przy Szkole Podstawowej w Adamówce, tutaj był 10-kilowatowy, kilowatowa instalacja, Szkoła Podstawowa w Majdanie Siemiarskim, była instalacja 20-kilowatowa i stacja rozdrabniania wody w Krasnem, jest instalacja też 50-kilowatowa. Natomiast przewidzieliśmy w zamówieniu, chociaż my bardzo wierzyliśmy, że będą takie ceny, żeby skorzystać z zamówień opcjonalnych. I właśnie mamy tak instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kW na gruncie i na dachu bez wskazywania miejsca i obie są w tej ofercie wycenione brutto na 81 672 zł i instalacje fotowoltaiczne o mocy 10 kW na gruncie i na dachu i też są tak samo wycenione 40 836 zł. Także jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Adamówce, to ma tą instalację 40 kW, sala gimnastyczna 18 i stołówka 16 kW, a pozostałe już mówiłem, bo pozostałe pamiętam. Jeżeli są, oczywiście to tutaj nie reagujemy, bo zabezpieczyliśmy te środki tak trochę na wyrost, jeżeli chodzi o te instalacje fotowoltaiczne. No, chcieliśmy zrealizować cały zakres, ale też musimy mieć na wyrost, dlatego że my od instalacji
przy ujęciu wody będziemy odliczać podatek VAT, bo żeby się rozliczyć z tego miliona, z odsetkami właśnie, bo tak jest w programie, że odsetki nie są do zwrotu, ale muszą zostać wykorzystane. No to wykorzystamy na ten program. No jeżeli uda się to zrealizować, zresztą w ofercie daliśmy, że ma być, że firma mogła skrócić terminy realizacji z lata otrzymywała punktów i ta firma skróciła do 2 listopada. No, czyli jeżeli na tym roku będzie to uruchomione, no to ze względu na to, że w przyszłym roku na pewno będzie mieć dużo droższą energię, no to część jednak energii będziemy mieć z własnych źródeł. No, dziękuję. No to jest tak małe zadanie, że nie dzieliliśmy na poszczególne obiekty, bo to by mogło spowodować w sobie tylko wzrost. Tak, no bo to jest większe. No, zresztą no szczególnie, że powiedzmy na jedno zadanie firma aplikowała, to firma z Łodzi, nie bardzo by chciała spadać. A nie dałoby się jeszcze na rynku coś na rewizję zapytane? To znaczy tak, jeżeli chodzi o rewizję w Majdanie, to tam na razie nie jest duże zużycie energii. No kocioł nie jest stary, on jest ewentualnie, gdybyś, zresztą tak naprawdę, to jak Państwo wiecie, od kwietnia jest inny system rozliczeń za energię z instalacji fotowoltaicznych. Ja, jak były uzyskiwania na to, że zapał energetyczny to zawiera 20%. Ja mówiłem, że oby jak najdłużej tak było. No i niestety to się skończyło. To były rozliczenia fantastyczne. I wiadomo, rzeczy fantastyczne nie trwają długo. Co jest za dobre, to się musi skończyć. No i się skończyło. Ten z jednej strony ten system, który teraz jest wprowadzony, można powiedzieć, że jest bardzo sprawiedliwy. Trzeba powiedzieć obiektywnie, bo ja nie lubię mówić, że trzeba mówić zgodnie z prawdą. Czyli tak, jeżeli my energię elektryczną wyprodukujemy w godzinach szczytu, to docelowo tak będzie, na razie w pierwszym okresie tak nie będzie, ale jeżeli wyprodukujemy i oddamy do sieci w godzinach szczytu, kiedy na giełdzie cena jest najwyższa, a odbierzemy w godzinach, kiedy jest, że tak powiem, dołek, no to będziemy mogli odebrać dużo więcej kilowatogodzin niż dlaczego mówiłem, że tamten system był dobry, ale to w godzinach szczytu my raczej nie będziemy energii oddawać. A jak będzie tak, bo generalnie z fotowoltaiką to jest tak, jak jest piękna pogoda, to wszyscy oddają, jak produkują za dużo. No to wtedy na giełdzie na pewno nie będzie wysoka cena. To też trzeba sobie nie mieć sprawy. A będziemy brać wtedy, kiedy wszyscy biorą. Czyli wtedy jest szczyt, ale jest drogi. No i tak to działa, ale można powiedzieć obiektywnie, że jest to sprawiedliwe. Kiedy komuś daje energię drogą, bo jest rozliczane wartościowo, a nie za kilowatogodziny. Ale na pewno to nie będzie po prostu korzystne. Natomiast ja też uspokajam wszyscy, którzy mają według starego systemu będą się rozliczać jeszcze przez jakiś tam okres czasu, ale długi, nie taki, że nie pamiętam dokładnie, chyba 15 lat. Także no tak to wygląda. Natomiast gdzie, no tam najbardziej się opłaca tam, gdzie jest duże zużycie. Bo na pewno sporo tej energii da się wykorzystać bezpośrednio w czasie produkcji. Czyli raczej w tym systemie raczej nie będzie się opłacało produkować i oddawać, a później odbierać. Bo to, na tym się będzie raczej wychodzić. Jest to mniej korzystne jak wtedy bezpośrednio. Także to znaczy, no, gdy robimy instalacje na szkołach, gdzie na przykład
szczycie produkcji w okresach wakacyjnych nie ma odbioru. No ale musimy to wszystko przetestować. To jest tak naprawdę taki, można powiedzieć, program pilotażowy, tak troszeczkę jak chcecie poprowadzić. Na ile dzisiaj na skimi na szkole to na sali inwestycznej jest pan panie, czy na szkole? Na szkole. Na szkole ma. Zawsze trzeba się liczyć z tym, że wykonawca może coś zrobić źle. A na budynku, gdzie dach jest od razu stropem, a poza tym tam nachylenie jest niekorzystne. Trzeba duże konstrukcje. A tutaj da się położyć na od strony drogi na dach. Także sala zarzucona nie ma korzyści. A sala nie jest korzystna. Zresztą w Majdanie tak naprawdę nie ma warunków do instalacji fotowoltaicznej, bo szkoła jest w lesie. Przesłania ze wszystkich stron. Ale płacz był straszny. To znaczy nie, to jest tak, nie pamiętam ile w Majdanie, ale przewidujemy to tutaj optymalizację. To sterowanie, tak. No to musi żeby po prostu zminimalizować skutki, bo tam jednak przesłaniane niektóre będą przesłaniane. Zresztą też może być sytuacja taka, że się okaże, że takiej mocy się nie zmieści, taka moc się nie zmieści. Staraliśmy się tutaj wybrać obiekty, które już mają odpowiednie moce przyłączeniowe. Szkoła w Majdanie ma moc przyłączeniową ze względu na to, że kiedyś była tam kuchnia, wszystko, kuchnia, ta stołówka, szkoła i hala są na jednym przyłączu i tam jest moc przyłączenia 20 kW. Tak samo tutaj w Adamówce, nie wiem czy będzie możliwość zwiększenia mocy na szkole do 40 kW. Na kuchni jest potrzebna moc przyłączeniowa ze względu na to, że tam są urządzenia dużej mocy odbierające, chociaż szkoła więcej zużywa niż kuchnia. No ale tutaj po prostu w niektórych miejscach trzeba będzie występować o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Może się okazać, że tego nie uzyskamy, bo to wtedy będzie trzeba zmniejszyć moc instalacji. Na Orliku jest też duża moc przyłączeniowa, tam moglibyśmy nawet większą moc zainstalować, ale przewidziane jest na dachu. No zobaczymy, być może, że tutaj ta firma to jakoś tak wyceniała bardzo ryczałtowo, mam nadzieję, że nie pochopnie, bo ceny na dachu i na gruncie są takie same, to ewentualnie na jednym stringu zrobilibyśmy 10 kW i na drugim moglibyśmy zrobić drugie 10 kW, a jeżeli chodzi o olimpię. A drugi by zrobił na gruncie. Albo być może, że jakiś tam no ceny jednostkowe tu mamy, opcje rozszerzenia zamówienia są także przewidziane i opisane, także myślę, że tutaj wszystko będzie dobrze. Zresztą druga oferta też nie jest zła cenowo. A składam też ofertę, może Państwo słyszeliście o tym, że powiat podpisał bardzo dużą umowę na budowę farm fotowoltaicznej o mocy 2 MW i firma, która tam wygrała, też tutaj startowała na tym przetargu. Ale nie oferta była proszę. Także tak. A tylko budowa domu kultury. Na budowę domu kultury jest przewidziana instalacja o mocy 50 kW. Czyli tak.
Do 50 kW są mikroinstalacje. Kiedyś jeszcze budowaliśmy w ramach programu OSER, to definicja mikroinstalacji była, że 40 kW. A poza tym żadna instalacja nie będzie miała 50 kW, bo 50 kW mocy przyłączeniowej, to tak mówię umownie, 50 kW, ale to wystąpienie o powiedzmy 49,5 kW, bo od 50 kW już jest niekorzystny system rozliczeń. Rozliczeń generalnie za energię jest zakładem energetycznym. To już idzie przez krótką uwzględniałość. A w świecie ze gazu będzie kupowane? No to jest, dzieci jest, które używają rozliczeń. Wybrać najlepsze lokalizacje jeszcze. Bo w sumie tylko nie ma to policzyć, to nie będzie problem ile zrobić punkt odsłania, jak jest to odliczenie, że opowiadam odsłania, to nie będzie problemu zrobić na tym szkodzie, gdzie się będzie przenieść. Tak, dlatego prosiliśmy o wycenę instalacji bez wskazania punktu 10 kW na gruncie i na dachu i 20 kW na gruncie i na dachu, czyli to jest. Urząd gminy nie ma instalacji wodowodu leśnej, ale tutaj też w tej chwili, to tak, dach nie za bardzo się nadaje do instalacji fotowoltaicznych. Natomiast no nie chcielibyśmy terenu przed budową domu kultury i parkingów i tych wszystkich zmian, które tu będą, no, to nie sztuka jest coś zrobić, żeby później trzeba było przestawiać czy coś. Także, na razie nie. Chociaż na pewno mamy założenie, jeżeli byłaby możliwość zrobienia jakiejś tam mocy na dachu, można by było ewentualnie zrobić to, co można tutaj zmieścić. To już by 10 kW. No. Są tam poziomy też, że instalacja fotowoltaiczna jest robiona za nasze na parkingu. No, ale to są dodatkowe koszty. Jak to jest?
Zresztą, jeżeli widzicie, to na tej kliniczce podstawowej. Czasami sytuacja jest taka awaryjna, tam była ciepła, podwodzone. Generalnie w budynku mamy pompę ciepła, która została zmieniona, bo była moim zdaniem niefortunnie zaprojektowana głównie do podgrzewania ciepłej wody, a tam na pewno tej ciepłej wody nie trzeba będzie dużo. Jest, po prostu są dwie pompy ciepła, które będą oddawać ciepło poprzez ogrzewanie podłogowe, czyli najlepsze to pompy ciepła, bardzo niskotemperaturowe, natomiast część pomieszczeń będzie ogrzewana przez system klimatyzacji. Bo trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że każda klimatyzacja to jest nic innego, tylko pompa ciepła, która jest wykorzystywana najczęściej w jednym kierunku, a można wykorzystać drugi, również o ogrzewanie. Czy jeszcze jakieś inne pytania są co do tej uchwały? Proszę. Te wszystkie instalacje fotowoltaiczne, które będą rozliczane przez gminę, czyli razem, prawda? Nie. To znaczy, to jest tak. Wszystkie instalacje są rozliczane przez Zakład Energetyczny. My w planowanym przetargu na dostawę energii elektrycznej zamierzamy to zamówienie podzielić na dwie części. Jedna część dotyczyłaby tych obiektów, w których nie ma instalacji fotowoltaicznej, czyli tak jak było do do tej pory, a drugie zamierza ogłosić na sprzedaż energii elektrycznej, ale i odbiór w tych punktach, gdzie są instalacje fotowoltaiczne. Tak naprawdę to nie wiemy, czy zgłoszą nam się w tym zakresie oferenci. Jeżeli się nie zgłoszą, to będziemy musieli to realizować na zasadach, jakie obowiązują u dystrybutora energii elektrycznej. A dystrybutorem energii elektrycznej na naszym terenie jest PGE. Bo firmy mogą dać też lepsze warunki, tylko nie wiadomo, czy nie zechcą to bawić. Bo to polega na tym, że firma nam, sprzedając energię, kupuje tą energię na giełdzie i dystrybucja informuje o ilości zużytej energii, a od nas kasują pieniądze, ale oczywiście też muszą na giełdzie dostawcy energii, producentowi energii zapłacić za to. Tak ten system działa. I teraz gdybyście chcieli część energii kupować od nas z instalacji fotowoltaicznej, to kupować w sensie umowy, nie? Bo my i tak większość energii byśmy brali od tego potencjalnego oferentu. Ale jest taka możliwość, tylko że jest to możliwość taka bardziej teoretyczna. Nie wiem, czy z takim małym producentem energii elektrycznej, który zechce w taki sposób współpracować. Bo generalnie my jako prosumenci nie moglibyśmy po prostu mieć z tego tytułu dochodu. Czyli my możemy się tylko rozliczać o energię za energię. Energia oddana i energia, którą my bierzemy od tego, co się rozliczamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowicz. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 6. Pomany przez 46, pomany przez 2022 roku dnia Janówka z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. W związku z tym, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2022-2025, a my zechcemy w następnym punkcie, mam nadzieję, upoważnić wójta do zaciągania zobowiązań, to została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa, która te zamierzenia oraz te wcześniej dokonane zmiany w budżecie uwzględni. I w wyniku tych zmian w budżecie, które nastąpiły zarówno w zakresie dochodów i wydatków, i w wyniku tego, po tych dokonanych zmianach, dochody budżetu gminy wynoszą ogółem 25 410 92 zł i 80 groszy, w tym dochody bieżące zamykają się kwotą 22 749 582 zł i 80 groszy i dochody majątkowe to też bardzo duża kwota, wyjątkowa chyba, jeżeli chodzi o budżety naszej gminy, bo jest to 2 660 510 zł. Wynika to z tego, że mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę na sprzedaż drewna, a one są klasyfikowane jako dochody majątkowe. No i też dosyć dużo sprzedaliśmy działek, zarówno działek rolnych, jak i działek budowlanych. No szczególnie może cieszyć sprzedaż kilku działek rolnych, które zostały sprzedane za bardzo duże kwoty, jak chociażby działki o powierzchni 66 arów, które zostały sprzedane za ponad 100 tysięcy złotych, czy działka za SKR-em, którą nie tak dawno przeznaczyliśmy do sprzedaży, która na przetargu została sprzedana za kwotę 160 tysięcy złotych. Dlatego też decyzja, skoro wszyscy się zgodzą, żeby na razie, jeżeli nie mamy takich potrzeb, żeby te działki 5-hektarowe nie sprzedawać. I jeżeli chodzi o wydatki, to ogółem jest to kwota 31 074 227 zł 74 grosze. I wydatki bieżące to 23 277 559 zł 74 grosze. I wydatki majątkowe 7 796 668 zł. Wynik wykonania budżetu to deficyt wynoszący 5 664 134 zł 94 grosze i planowane przychody, są to przychody, przychody w całości z nadwyżki budżetowej za poprzednich 5 664 134 zł 4 grosze. I jeżeli chodzi o prognozę na rok 2023, to przewidujemy dochody ogółem w kwocie 30 202 000 zł, przy czym dochody bieżące to 22 342 000 i dochody majątkowe 7 860 000 zł. No, chcę powiedzieć, podkreślić tutaj, że te dochody majątkowe co prawda są dużo wyższe planowane niż w roku bieżącym, ale trzeba pamiętać, że tamtym dochodem majątkowym
określamy w ogółem w takiej samej kwocie. Wydatki bieżące 20 700 998 zł i majątkowe 9 501 002 zł. I jest to wyjaśnienie, że dochody majątkowe będą pochodziły ze sprzedaży drewna, działek budowlanych i rolnych oraz programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 460 000 zł na realizację budowy Domu Kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną i na 2024 planowane są dochody w kwocie 29 554 200 zł, tych dochody bieżące 22 367 000 zł i dochody majątkowe 7 187 200 zł i wydatki ogółem w takiej samej kwocie, przy czym wydatki bieżące 21 154 200 zł i wydatki majątkowe 8 400 000 zł i właśnie dochody majątkowe też sprzedaż drewna, działek budowlanych i rolnych oraz z programu rządowego Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 465 000 zł na realizację budowy Domu Kultury wraz z instalacją fotowoltaiczną, a potem za 2025 rok nie uległa zmianie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Dziękuję bardzo panu Witowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań, rozumiem, że wszystko jasno, przynajmniej z projektu uchwały. Uchwała nr 6/47/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalonej w budżecie gminy na 2022 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w paragrafie pierwszym postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2022 do wysokości 14 882 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania budowa Domu Kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną na rok 2023 do wysokości 6 500 000 zł i na rok 2024 do wysokości 8 382 000 zł. W paragrafie drugim źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, będą środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz środki budżetu gminy pochodzące z dochodów własnych, to jest podatku od nieruchomości rolnego, leśnego oraz z dochodów ze sprzedaży drewna. Spłata zobowiązania w 2023 roku w wysokości 5 460 000 zł nastąpi ze środków Funduszu Polski Ład w wysokości 1 040 000 zł z budżetu gminy. Spłata zobowiązania w 2024 roku w wysokości 5 465 000 zł nastąpi ze środków Funduszu Polski Ład na ich wysokości 2 917 000 zł z budżetu gminy. Uchyla się w całości uchwały nr 1/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji.
ustalone w budżecie gminy na rok 2022 i wykonanie uchwały zwierzę się budowie gminy Adamówka i wchodzi w życie z podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 6 łamane przez 48 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pana wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś sprawy, a chciałby przedstawić na programy, proszę. Proszę bardzo, pan wójt. Proszę Państwa, w niedzielę, będzie to już 21 sierpnia będą obchody z okazji 85. rocznicy Wielkiego Strajku Połowskiego w Majdanie Sieniawskim. Ja proszę pana sekretarza, bo część z Państwa radnych otrzymała zaproszenia już wczoraj na komisji, ale resztę tych zaproszeń no, wykorzystujemy Waszą obecność rozdać dzisiaj. Na zaproszenie wszystkie pisze, czyli o godzinie 15 będzie msza, czyli msza będzie z udziałem naszej orkiestry. To znaczy tak. Chodzi o sesję. Także serdecznie zapraszamy, tak jak pan mówił, przyszłą niedzielę na godzinę 15 na mszę świętą i potem dalszą część uroczystości. Są jeszcze jakieś inne sprawy? Myślę, że oczywiście każdy jeszcze otrzyma zaproszenie, ale ostatnią sobotę sierpnia, czyli 27, do Rzymki gminne w Majdanie Sieniawskim zabawa będzie przy muzyce zespołu Monaver i będzie to ostatni publiczny występ tego zespołu w historii. Gratisem grają? Gratisem to podobno będzie to tylko rejestrowane. Jak pan wójt wspomniał o dożynkach, to ja chciałem zaprosić na spotkanie organizacyjne w sprawie dożynek, które odbędzie się w tą niedzielę o godzinie 18 na stadionie w Majdanie Sieniawskim. Serdecznie zapraszam panów radnych, panów sołtysów, proszę bardzo panów sołtysów o zaproszenie również kół gospodyń wiejskich. Także serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Widzę, że wszystkie tematy wyczerpane. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi, jak również panu sekretarzowi. Dziękuję również pani skarbnik, dziękuję pani protokolant. Dziękuję wszystkim panom radnym, jak również tej panu, który obsługuje radę gminy Ostrołęka.